Cześć kochani, witam was serdecznie po świętach, święta i po świętach. Słuchajcie, jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, jak wam minęły święta, w jakiej atmosferze, czy wszystko się udało, czy wszystko zjedzone, czy kilogramy do przodu, czy raczej forma taka jak była. No jestem bardzo, bardzo ciekawa, słuchajcie, podzielcie się ze mną swoimi przeżyciami, swoimi wspomnieniami już w zasadzie, jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia. Będzie mi niezmiernie miło, jak napiszecie, jak spędziliście wasze święta, jak wam upłynął ten fajny czas, czy odpoczęliście, czy nabraliście siły do dalszego działania, do dalszych planów. No i a jeszcze są co po niektórzy tacy, którzy sobie tak zorganizowali czas, że mają między świętami a Nowym Rokiem urlop, więc serdecznie pozdrawiam te osoby, dobrze to wykombinowali. Słuchajcie, ja niestety pracuję co prawda zdalnie, no ale nie jestem właśnie na urlopie, pracuję, więc jeszcze do końca roku jestem na pracy zdalnej, także wykorzystuję jeszcze dany mi czas na bogato, więc staram się każdą minutę jakoś zapełnić, wykorzystać, bo mam świadomość tego, że jak już wrócę do pracy, to już ten czas będzie troszeczkę inaczej płynął, inaczej będzie ten dzień rozłożony, więc nie wiem jeszcze, jak to ułożę z kręceniem filmików dla was, no ale to tym się nie martwimy. To jest czas jeszcze jakby odległy. Ja tu mam dla was przygotowanych jeszcze kilka właśnie propozycji, więc myślę, że zdążę to nakręcić, zdążę wrzucić. No i oczywiście, słuchajcie, przypominam, że na moim kanale trwa rozdanie. Osoby, które przypadkowo dzisiaj trafiły na mój filmik, to odsyłam pod opis, pod filmikiem. Tam umieszczę link do filmiku, gdzie prezentuję moje prezenty dla was i przedstawiam warunki. Słuchajcie, oczywiście przypominam, bo tego chyba nie wspomniałam, że subskrypcje muszą być otwarte, bo już w ostatnim losowaniu zdarzyła się właśnie taka sytuacja, że wylosowałam osobę, u której nie było widocznej subskrypcji mojego kanału, więc to, słuchajcie, zaznaczam, że musi być widoczna subskrypcja w momencie, kiedy wylosuję daną osobę, wchodzę na jej kanał. Taka subskrypcja mojego kanału musi być widoczna. Jeżeli nie będzie, niestety będę przechodzić do losowania kolejnej osoby. Więc gorąco, gorąco zapraszam. Kto jeszcze nie bierze udziału, namawiam serdecznie. Myślę, że te prezenciki są na tyle fajne, że skuszą niejedną osobę, więc zapraszam. Kochani, ale przechodzę do tematyki dzisiejszego filmiku. Tuż przed świętami zapowiadałam właśnie, że obłowiłam się, jeśli chodzi o Ciucholand, i już ten filmik został opublikowany na moim kanale. Również zapowiadałam, że będę wrzucać filmik, jeśli chodzi o wyprzedaże, ponieważ tuż przed świętami, słuchajcie, biegaliśmy jeszcze za prezentami, no ale jak już na tej galerii było się obecnym, no to trudno nie było skorzystać z okazji i parę rzeczy, parę perełek wyhaczyć. O tyle fajnie, że wiele sklepów zachęcało 40-50%. No słuchajcie, naprawdę było na bogato, jeśli chodzi o wybór. No jednakże troszeczkę tych rzeczy przymierzyłam, ale tak w zasadzie skusiłam się tylko na parę pozycji, ale myślę, że pokażę wam i ocenicie, czy moje zakupy były warte uwagi i czy faktycznie te perełki są fajne. Więc zapraszam, kochani, do dalszej części, zostańcie ze mną. Ja przechodzę do prezentacji
tych moich perełek. I słuchajcie, w H&M-ie kupiłam sobie dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest to ta niebieska bluzeczka, albo może nie, biała w niebieskiej paski, coś nie mogę się wysłowić. Ona jest z takiej żorżetki lejąca, to jest 100% poliestru, zapinana z góry do dołu na guziczki. Ja ją kupiłam w rozmiarze S, słuchajcie, już urwałam metkę, bo wystąpiłam w tej bluzce przez święta, więc wybaczcie. Cena tej bluzeczki to była 39,90. No i ona jest z tyłu tak troszeczkę marszczona. Bardzo fajnie się układa, bardzo fajnie leży. I ja ją może założę na siebie, słuchajcie, i pokażę Wam, jak w niej wyglądam. I kochani, jestem już przebrana właśnie w tą bluzeczkę. Ona ma takie fajne, lejące rękawy. Jest tutaj taka luźnawa, więc można spokojnie ją włożyć do spodni, tak jak dziewczyny to teraz noszą. Z tyłu prezentuje się tak. Więc myślę, że fajna propozycja. Fajny zakup pod marynareczkę czy pod sweterek, idealna, fajna bluzeczka, więc jak ktoś ma ochotę, słuchajcie, zaglądajcie na stronę internetową, bo z tego co widziałam, wyprzedaże są bardzo, bardzo duże i można właśnie fajne rzeczy wyhaczyć, nie trzeba biec bezpośrednio do galerii. Drugą rzeczą, słuchajcie, którą kupiłam właśnie na wyprzedaży, jest to taka bluzeczka z krótkim rękawem. Ja ją może tutaj spróbuję wykadrować. Ona ma z taką złotą nitką jest. Nie wiem, czy to... O, teraz będzie widać. Ma przeplecioną właśnie taką złotą nitkę. No i słuchajcie, ja ją mam w rozmiarze M. I kosztowała 24,99, więc myślę, że bardzo, bardzo fajna cena. Ja zaraz właśnie w nią wskoczę i pokażę, jak ona się prezentuje na mnie. Kochani, już trochę jestem rozczochrana, ale to nic. Założyłam tą bluzeczkę z krótkim rękawem na siebie, więc ona jest taka mega prosta. Nic tu żadnego szałowego w niej nie ma, ale sam ten materiał i ten mieniący się, słuchajcie, ta mieniąca się złota nitka o tyle jest fajna i sympatyczna, że ona tak dodaje uroku, więc bluzeczka jak najbardziej pod kardigan czy pod marynarkę spokojnie można będzie założyć. Ja ją zaprezentuję z tyłu. Więc taka zwyczajna, prosta, ale tak jak wspomniałam, ona ma tą złotą niteczkę i dodaje je tej bluzeczce uroku. Więc jeśli chodzi o H&M, to były właśnie dwie propozycje, dwie perełeczki, które udało mi się wyhaczyć. Teraz przejdziemy do moich zakupów z Reserve. I może, ponieważ mam tą bluzeczkę na sobie, zacznę od kardigana w takim kolorze kawa z mlekiem, coś takiego. Ja mam teraz straszną fazę na takie kolory właśnie ziemi, więc dlatego coś wszystko w takim odcieniu ostatnio kupuję, choć nie do końca, bo jeszcze mam bluzeczkę w kolorze fioletowym z kwiatkami, więc trochę od normy odskoczyła. No i słuchajcie, ten kardigan ma tutaj taką dość ciekawą fakturę. Jest, ja go za chwileczkę biorę na siebie, to może to zaprezentuję. Rękawki, oczywiście większe ściągacze. Na dole też bardzo szeroki, duży ściągacz. Bardzo przyjemny, słuchajcie, w dotyku. On ma, już Wam powiem, skład 70% słuchajcie, wiskozy, a 30% poliamidu.
Więc bardzo, bardzo przyjemne, słuchajcie, dotyku. Ja ten kardigan kupiłam w rozmiarze S i cena tego kardigana wynosiła 59,99. No myślę, że na sweterek bardzo fajna, przyzwoita cena. Tak, słuchajcie, on na mnie leży. Tu z przodu bardzo fajnie się właśnie taka tworzy fala, więc mnie to osobiście bardzo się podoba. Rękawki fajna długość, nie są za krótkie, więc idealnie. Ja pokażę się, no oczywiście długość jest już taka mocno za pupę, więc bardzo, bardzo fajna długość, wydłuża sylwetkę, więc ja takie sweterki bardzo, bardzo lubię. Pokażę się Wam jeszcze z tyłu. Tak się prezentuje, słuchajcie, ten kardigan. Ja to może pokażę z bliska, o, taki jest, on jest taki dość fajny, przyjemny w dotyku. No więc, kochani, co myślicie o tej propozycji? Jak Wam się podoba ta moja perełka? Jeśli chodzi o Reserve, to mam jeszcze bluzeczkę, słuchajcie, i tu właśnie odbiegłam od tej mojej ostatniej fazy. Słuchajcie, bardzo spodobał mi się właśnie kolor i te kwiatuszki w tej bluzeczce. Ona ma tak stójkę, zapinana jest z tyłu na dwie takie dwa guziczki. Dodatkowo ma bufiaste rękawy zakończone gumeczką. Dół tej bluzeczki bardzo ciekawy, ponieważ zmarszczony jest tutaj na takiej szerszej gumeczce, ale nie jest ona jakaś taka mocna, żeby, nie wiem, przyduszała. Ona, widzicie, jest taka bardzo przyjemna, rozciągliwa. No i to powoduje, że tutaj na dole mamy taką fajną falbanę. Więc to mnie, ta bluzeczka mnie, słuchajcie, bardzo zaciekawiła, bardzo zaintrygowała. Przymierzyłam, wyglądała bardzo, bardzo fajnie, więc stwierdziłam, że musi wylądować w mojej torbie. No i słuchajcie, ja ją mam w rozmiarze 38 i kosztowała 59,99. Więc ja się szybciutko w nią, słuchajcie, wbijam i wracam za sekundkę do Was. Jestem, kochani, już przebrana w tą piękną, kwiecistą bluzkę, taką mocno, mocno wiosenną. Ja może przybliżę, zbliżenie zrobię, więc ona jest w takim troszeczkę kolorze fioletowym z takimi niebieskimi, pięknymi kwiatami. Tak jak wspomniałam, ma bufiaste rękawy, więc to tak naprawdę dodaje jej uroku. W pasie jest gumeczka, ale tak jak wspomniałam, ona jest bardzo, bardzo taka leciutka, więc nic tutaj nie przeszkadza, nie uwiera, żeby ona tu jakoś obciskała. Tworzy bardzo fajną talię osy. No i dodatkowo ta falbana tutaj dodaje takiego uroku, słuchajcie, na dole. Więc moim zdaniem, no słuchajcie, przepiękna bluzka. Ja takiej bluzki jeszcze w swojej szafie nie mam, dlatego się zdecydowałam, bo jest ona, ma naprawdę coś urokliwego w sobie. Czy do jeanów, słuchajcie, czy do spódnicy granatowej jak najbardziej będzie pasowała, czy do białej, albo do białych, słuchajcie, spodni będzie naprawdę przepięknie wyglądała. Ten kolor będzie przecudnie wyglądał do białych spodni czy spódnicy, więc myślę, że bardzo dobry wybór. Ja może pokażę się jeszcze z tyłu. Piszcie koniecznie, jak Wam się podoba ta bluzeczka, ta moja bluzeczka, którą zakupiłam. No słuchajcie, naprawdę, mnie osobiście bardzo, ale to bardzo się podoba. Ja przechodzę do następnej, słuchajcie, propozycji, bo się tak za bardzo tutaj rozczuliłam nad tą bluzką. Zakupiłam jeszcze w Reserve, słuchajcie, taką ołówkową spódnicę w rozmiarze 36 i ona, słuchajcie, kosztowała 29,99, więc stwierdziłam, że słuchajcie, no za taką cenę
to byłby grzech nie wziąć. Ona z tyłu, słuchajcie, jest na suwaczek. Na suwaczek, gdzie to jest? Na suwaczek, więc fajnie głęboko się rozpina, bez podszewki, ale ten materiał jest na tyle tutaj fajny, że nie będzie nic prześwitywało. No i ma taki wzorek, słuchajcie, taką jodełkę, więc myślę, że będzie fajnie wyglądała. Ja w takim układzie wbijam się, słuchajcie, w tą spódniczkę i zaraz do Was wracam. I kochani, jestem już przebrana w tą spódniczkę, pokazuję, jak ona, słuchajcie, leży. Więc tak się prezentuje. Myślę, że te ołówkowe spódnice, słuchajcie, bardzo fajnie podkreślają właśnie i wydłużają sylwetkę, wyszczuplają. Do tej bluzeczki, słuchajcie, jak widzicie, też bardzo fajnie wygląda. Ja pokażę z tyłu. Tak się, słuchajcie, prezentuje ta spódniczka. Jeśli chodzi o Reserved, to jeszcze sobie zakupiłam taką za 15 zł, słuchajcie, klamrę do włosów złotą. Ujęło mnie bardzo właśnie taka piękna złota klamra. I słuchajcie, to by było wszystko, jeśli chodzi o Reserved. Ja dlatego tak jeszcze zostaję w takiej pozycji, bo chciałabym Wam zaprezentować, słuchajcie, ze Stradivariusa. Kupiłam, słuchajcie, takie cudne szpilki w kolorze beżowym. Tak jak wspomniałam, ja mam teraz fazę na beże, brązy i takie ziemiste kolory. Więc nie jest ta szpila taka jakaś mega wysoka. Kolor jest prześliczny, słuchajcie. Taką szpilkę można naprawdę do wszystkiego, ale do wszystkiego wykorzystać. I do czarnych, i do białych, i do kolorowych stylizacji. Do spodni, do spódnicy. No naprawdę, słuchajcie, przecudne te szpile. Więc ja jak je zobaczyłam, od razu, słuchajcie, się zakochałam. One nie są gładkie, mają taką ala niby z węża, coś takiego, ale to niczemu nie przeszkadza, dodaje uroku. Ja noszę rozmiar 37, no i słuchajcie, one były przecenione na 79,99 ze 119 chyba tutaj, tak. Więc ja zakładam te szpileczki, słuchajcie, i zaraz Wam je prezentuję, jak one będą leżały na mojej stopie. Ja ogólnie, słuchajcie, też jestem fanką szpilek, uwielbiam. No teraz nie ma okazji, co prawda, żeby gdziekolwiek wychodzić, ale myślę, że to niebawem się skończy, więc będzie można spokojnie w szpileczkach gdzieś wyjść. Więc już Wam prezentuję szpilę. Tak wyglądają. Co myślicie, kochani, o tych szpileczkach? Jak się Wam, słuchajcie, podobają? Mnie osobiście po prostu, no mega. Ja jestem tymi szpilkami, słuchajcie, zachwycona. Ten kolor beżowy jest po prostu przecudny. Więc myślę, że cena też jest naprawdę rewelacyjna, bo jak na buty no, w takim kolorze, to na pewno trzeba by było ponad 100 grubo wyrzucić. A tak jak wspomniałam, ten kolorek można do wielu stylizacji wykorzystać, więc jeżeli komuś się spodobały, to słuchajcie, szukajcie na stronie Stradivariusa. Myślę, że spokojnie jeszcze wyhaczycie i znajdziecie. I jeszcze jeśli chodzi o ten sklep, to udało mi się zakupić, słuchajcie, ups, zniknęłam na chwilę, taki piękny złoto-czarny paseczek. On był przeceniony na 19,90 i on, a wcześniej on kosztował 36 zł.
Więc słuchajcie, taki paseczek do też wielu stylizacji można wykorzystać. Ja właśnie nie mam pasków, dlatego skusiłam się na ten. Stwierdziłam, że właśnie do sukienki czy spodni bardzo, bardzo fajna propozycja, fajny paseczek, więc będzie można, słuchajcie, wykorzystać go do wielu, wielu, wielu rzeczy, więc coś takiego. No i słuchajcie, na ostatni taki kąsek zostawiłam Zarę. Słuchajcie, ja w Zarze ogólnie rzeczy nie potrafię na siebie kupić. Ja albo właśnie jakieś buty, bo tam mają ciekawe buty, albo właśnie zdarza mi się wyhaczyć jakąś torebunię. Więc taką torebunię w średniej wielkości, słuchajcie, zakupiłam sobie czarną, z takimi właśnie przeszyciami, marszczeniami bardziej, o, marszczeniami. Tu u góry jest właśnie taki przepleciony pasek. Co jeszcze tu mogę powiedzieć? No, ma paseczek, słuchajcie, na ramię, więc tasia normalnie na ramię jak najbardziej. Albo można, słuchajcie, ją zarzucić na ramię i wyglądać stylowo i modnie. Więc słuchajcie, na dwie możliwości. Dodatkowo tutaj nie widzę żadnych kieszonek. Ja Wam powiem, w jakiej cenie kupiłam tą torebunię. Ona była przeceniona ze 100 na 59 zł. Więc myślę, że bardzo atrakcyjna cena, jeśli chodzi o tą torebeczkę, i dlatego się skusiłam. Nie mam właśnie czarnej torebki, zepsuła mi się. Biegam teraz z brązową, bo mam fazę na brązową. No ale słuchajcie, nie zawsze ta brązowa do wszystkiego pasuje. A ta, raz, że ma bardzo fajną i ciekawą fakturę, to jeszcze dodatkowo jest w kolorze czarnym, więc myślę, że będzie pasowała mi do wielu, wielu, wielu rzeczy. Co myślicie, słuchajcie, o tej torebunie, o tej mojej zdobyczy? Jak Wam, słuchajcie, się podoba ta torebeczka? No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o te moje łowy. Piszcie koniecznie, jestem ciekawa, jak Wam się te moje propozycje, te moje łowy, te moje perełki spodobały. Czy kogoś zainspirowałam i będzie zaglądał na stronę któregoś ze sklepów, jestem ciekawa, piszcie koniecznie. No i słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o te moje dzisiejsze okazy modowe. Jeśli się Wam dzisiejszy filmik podobał, oczywiście proszę grzecznie, ładnie i serdecznie łapeczki w górę. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, oczywiście cieplutko i serdecznie namawiam do wrzucenia subka na mój kanał. No i zapraszam cieplutko i serdecznie wszystkich, którzy posiadają Instagrama, również do zaglądnięcia w tamto miejsce. I co jeszcze chciałam powiedzieć, na sam koniec oczywiście przypominam jeszcze raz, że na moim kanale trwa rozdanie prezentów dla Was. Losowanie odbędzie się 30 grudnia, myślę gdzieś w godzinach popołudniowych, wieczornych, więc wrzucę na pewno filmik i pokażę, kto, dwie osoby będą nagrodzone za to, że subskrybują mój kanał. Także słuchajcie, oczywiście przypominam, że subskrypcje muszą być otwarte, czyli w momencie wylosowania, słuchajcie, ja wchodząc na Wasz kanał, muszę widzieć, że mój kanał został zasubskrybowany, więc zerknijcie, czy macie otwarte subskrypcje, czy są one po prostu widoczne. Także kochani, nie przedłużam już dzisiaj. Ja jestem ciekawa, czy się Wam dzisiejsze moje propozycje podobały. Czekam niecierpliwie na Wasze komentarze, na wszystkie z pewnością odpiszę. No i słuchajcie, tym akcentem ciepło i serdecznie się z Wami żegnam i do następnego filmiku, do następnej odsłony. Do zobaczenia, kochani, pa!